12 grudnia na Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej podczas uroczystej gali Pulsu Biznesu zostały wręczane nagrody najskuteczniejszym polskim kobietom biznesu. W gronie 100 kobiet biznesu 2012 znalazły się najbardziej przedsiębiorcze i aktywne właścicielki i prezeski zarówno zarządzające małymi i średnimi firmami, jak i stojące na czele dużych korporacji. Podstawowym celem rankingu 100 kobiet biznesu jest wymiana doświadczeń i wsparcie dla wszystkich pań, które chcą spełniać się zawodowo i prywatnie, zdobywać wiedzę i dzielić się nią. Jest już miejsce dla kobiet w biznesie, jest miejsce dla kobiet w trudnych męskich branżach, jest miejsce dla kobiet w kobiecych branżach, jest miejsce dla kobiet inteligentnych, przedsiębiorczych. Takich kobiet z roku na rok jest coraz więcej i mam nadzieję, że to grono będzie się co roku powiększało. Nagrody zostały wręczone laureatkom w dwóch kategoriach. Dla kobiet zarządzających firmami o rocznym przychodzie poniżej 50 milionów złotych oraz firmami o rocznym przychodzie powyżej 50 milionów złotych. Oprócz tego przyznane zostały nagrody w plebiscycie czytelników dziennika Puls Biznesu na Kobietę Biznesu 2012. Pierwsze miejsce w rankingu 100 kobiet biznesu w kategorii firma do 50 milionów przychodów zajęła pani Alicja Miloch, prezes firmy Altrans. Natomiast w kategorii firma powyżej 50 milionów pierwsze miejsce zajęła pani Elwira Dziewa, prezes firmy Autorobot Strefa. Konsekwentne dążenie do celu, czy pokora przede wszystkim, szacunek zawsze każdego przeciwnika i wytrwałe dążenie do celu. Myślę, że to takie ważniejsze jakieś motywy w działaniu naszej firmy. W plebiscycie czytelników Pulsu Biznesu miejsce na podium przypadło pani Magdalenie Nizik, dyrektor zarządzającej firmie General Electric EDC. PKBank Polski, który reprezentuje, angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, które wspierają polskich przedsiębiorców. Tutaj polskie kobiety, liderki firm, które odniosły sukces. Bardzo się cieszymy, że wśród laureatek znalazły się również nasze klientki. Serdecznie im gratulujemy. Patrząc na historię, na ścieżki karier kobiet, które zwyciężyły w rankingu Pulsu Biznesu, z pewnością będą one inspiracją dla tych pań, które stoją przed dylematem, chciałyby rozpocząć działalność, ale nie są pewne. Takie konkursy zachęcają na pewno do podjęcia tej decyzji i odniesienia sukcesu, bo bez tych decyzji tego sukcesu by oczywiście nie było. Środową galę prowadziła Monika Richardson. Z prawdziwą przyjemnością witam Państwa w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej. A całą uroczystość uświetnił koncert Zbigniewa Zamachowskiego. Też czasem pada i woda cieknie do butów. Stary znajomy szklanie zakłada, ktoś wczoraj umarł, ktoś się...